cause of wreck in a Nissan matching the generation number for 18 generacja to jest tego GTR-a, tak? Widać mnie w ogóle? Siema, to ja. Rozwaliłem się na fotelu. Prawie mnie nie widać, nie? Chyba rozmazany nawet jestem. Dawaj tego Nissana. Z 17 roku to był, tak? Nissan 17. Zobaczmy. Wróciłem sobie do Drive San Francisco, bo fajna fabułka była. No fajny był driver. ...35 razy coś rozwalić, a tam nie były, nie że opony? Chyba opony chyba trzeba. A tu są skrętne tylne koła? A ja tu chyba już zrobiłem tuning. Ja chyba zrobiłem tutaj tuning taki zawieszenia i... Dobra, co rozwalamy? Bo tam było, że jakieś opony mamy niby rozwalać tym samochodem. Zgadza się czy nie? Jakieś opony były, ale to chyba nie to. Dobra, zróbmy tak jak mówicie, że mamy 35 razy coś rozwali. Sprawdzić mapkę. Już powinno się coś pojawić, nie? Ja tak rozwalam bez opamiętania. O, okej, okay. Chyba zrobiliśmy. Jest! Już zrobione! Nie trzeba żadnej mapy. Okej. Okay. Dobra, no to jedziemy szukać skarbu, moi drodzy. Postaram się go sam znaleźć. Bez podpowiedzi. Nie będę patrzył na czat teraz specjalnie. Strasznie lubię szukać tych skarbów. Coś czuję, że będzie w jakimś głupim miejscu. Myślę, że to będzie zbyt proste, jeśli pojedziemy sobie po prostu w ten kanion i ten skarb będzie ukryty gdzieś tutaj tak wyżej po lewej stronie. Coś tak czuję, że to by było zbyt proste, jakby był na dole. O kurde! Już? Już znalazłem? No za szybko mogę pojechać tym dołem i powiedzieć, nie no, poszukamy go trochę, gdzieś tam się pokręcić, nie? Przyaktorzyć coś? A tu proszę, już po skarbie, nara! XD, to chociaż te tabliczki tu zgarnę, bo tu jeszcze... Tu mało co byłem. O! Okej, wjechał jakoś. 50 tysięcy kredytów, co to jest, nie? Zaraz odpalimy jakiegoś Will Spina i zdobędziemy nam 100 tysięcy na przykład. O, 250 tysięcy. Co to jest za nagroda? Gdyby tam był jakiś unikalny samochód, to by było fajne, no nie? Tak, 50 tysięcy kredytów, to co, to na jeden tunik dobry nie starczy, panowie. Dobrze, ale skoro jesteśmy w tym miejscu, to chyba była trudna tabliczka do zdobycia. Co jest? Aha! Dzień dobry! To jak ja mam się tam pojawić? Tu jest chyba rampka. Wyzwanie łatwe, nie? Czyli tak, bierzecie sobie GTR-a, rozwalacie nim ileś tam rzeczy, aż dostaniecie powiadomienie, że musicie zebrać skarb. Jedziecie tu zebrać skarb. I już. Gotowe. Ale fajne, bo ja generalnie lubię szukać skarbów na mapie. I teraz nie zebrałem jeszcze tej tabliczki. Sobie gdzieś tu zajedziemy i spróbujemy ją zebrać. Niektóre te tabliczki naprawdę trudne są. Okidoki, trzeba będzie jakoś... Ale trudne. Chyba Rimaka zaraz wezmę do tego. O kurcze! Uda się, tylko trzeba coś chyba szybszego. Znaczy coś, co się szybciej rozpędzi tutaj. Gdzie jest Rimak? Chodź Rumak. Mam opony ogrodowe? Zobaczymy. Myślę, że stąd też się da. Ewentualnie z tej drugiej strony Rimakiem powinno też pójść. Gdzie ta ścieżka do Leszka? O! Pójdzie. O! Teraz tylko trafić, nie? O, jest! Udało się! Rimak wszystkie tabliczki najtrudniejsze pozbiera, powiem wam. Tam jeszcze na dole coś jest. Są takie tabliczki generalnie trudne do zebrania, których jeszcze nie zebrałem.
To może je teraz sobie pozbierajmy, co wy na to? Poczekajcie, muszę się naprostować, bo to nie jest taka prosta sprawa. Za pierwszym razem? No prawie za pierwszym razem. Dobra, chodźmy sobie tam na dół. Mam takie tabliczki, które są naprawdę trudne, ziomek. Z hotelu na balkonie już zebrałem i właśnie tym rimakiem, nawet jest odcinek na YouTubie, jak to robię z takiego niestandardowego miejsca, z plaży, czaisz? I rimakiem da się to zrobić. Nie za pierwszym razem, ale udało się. A ta tabliczka jest prosta, tutaj się po prostu przejeżdża. Weźmy sobie tak, tutaj mamy, nie? Pozbieram sobie, powinienem mieć większość odkrytych. O kurczę, i sporo tego mam. Dobra, chodźmy tu. Zbieramy wszystkie te, które widać. O, tutaj jest na pewno coś trudnego. Nie wiem, czy to się uda, bo już kilka razy podchodziłem do tej tabliczki. Tej tutaj. I jej jeszcze nie mam zebranej, wiesz? Tu nie chodzi o to, żeby tego experience zdobyć, nie? Bo tutaj się doświadczenie cały czas zdobywa samo, jakby. Chodzi o to, że ciężko je zdobyć i to jest takie wyzwanie, żeby to ogarnąć. Nie wiem, jak to ogarnąć. A, czekaj, ta tablica jest na dole! No czekaj, to nie to miejsce. Bo jest jeszcze na namiotach gdzieś, co jest trudne takie. Dobra, to zbieramy chyba wszystkie. Lecimy po kolei. Idziemy sobie tutaj, zobaczę. To, żebym skoczył, kurwa, mam tablica na dole, nie? O, tu kawałek drogi mam nieodkrytej. Możemy od razu przejechać. Rimakiem to szybko. No zobaczcie, w ogóle tu nigdy nie byłem nawet. Jeszcze musimy zrobić, nie? Taki zlot, że będziemy odkrywać wszystkie nieodkryte drogi. Tylko wiesz, u każdego inaczej. Już mi niewiele zostało, zobaczcie, mam 541 na 578 chyba tam było, nie? Tak, już niewiele mi zostało tych dróg do odkrycia. Okej, no to chodźmy po tą tabliczkę teraz. Okej, tu mamy na kontenerach. Już chyba widzę, o co tu chodzi. Tu mamy taką usypkę z piachu. No to jest chyba jedyne miejsce, żeby się wybić. I raczej trzeba mieć dobre auto, żeby tam skoczyć, nie? Zobaczmy. O! O! Dotknąłem! Nice! Zobacz. Zrobione. Pięknie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jakąś tabliczkę. Milimetry, nie? Tak jakbym bieżnikiem koła tylko to zgarnął. Tutaj mamy coś chyba prostego. Tak tu, o, jest zaraz koło mnie. Niektóre są takie, o, jak tutaj, a inne są bardzo trudne. Tu coś jeszcze mamy. To chyba pod mostem będzie. No to też jest proste. 3000 expa. Tu coś mamy. Musimy te wszystkie fabuły porobić też, bo jeszcze tego nie mam zrobionego. Tu mamy tabliczkę, tu mamy kolejną. O, to chyba będzie trudne. Zobacz. Nie udało mi się tego jeszcze zrobić. Jak to robimy? O, już chyba wiem, chyba z tamtej strony. Chyba z tej strony. Takiego, nie? O kurde, ale go wysrało. Za szybko. Aż za szybki, no nie? Uuu, elegancko zrobiony. Także te takie trudne tabliczki rimakiem sobie róbcie, jest najlepiej. Okej, mamy tutaj coś. Bardzo proste. Już sporo tych tabliczek poodkrywałem. Tu chyba już mamy. Może jeszcze gdzieś mamy jakieś drogi po nieodkrywane, albo jakieś miejsca, w których nie byłem i tych tabliczek nie widzę na mapie, no nie? Można sobie kupić mapę skarbów i wtedy wszystko wam się odkrywa na mapie. I podejrzewam, że jeszcze nie wszystkie tabliczki mam odkryte. O, to jest trudne. Tego jeszcze nie zrobiłem. I to chyba będzie trzeba skoczyć z tamtej góry, wycelować. No, to jest trudne, ja to kiedyś próbowałem, już mi się nie udało. Trzeba tam z góry. O kurcz, ej, na pewno tak?
Na pewno, tak? Do tej górki wielkiej, no. To będzie trudne, bo wiesz, trzeba wycelować. Trzeba tutaj wycelować prosto w tamten znak. Odpowiednia prędkość i tak dalej. Zaraz zobaczymy. Coś takiego. Pa. O, za szybko! Dobra, na szczęście mamy cofanie, nie? Tym cofaniem można tu szybko zrobić. Trzeba mieć odpowiednią prędkość, to na pewno. I trochę odrobinę w prawo. Coś takiego może. Jeszcze za szybko! Czekaj, teraz mam prędkość, miałem 180 chyba kilometrów, czy 280 kilometrów na wylocie, tak? Dawaj, teraz 140 kilometrów. Za wolno. Zobacz! To można chyba z drugiej strony, macie rację, no. Z drugiej strony chyba lepiej. Dobra, 160 teraz było na wylocie. Patrz, 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 patrz! Ua! Prawie! 160 jest nawet troszeczkę za szybko. Co jest? Ja robię. Aha, dobra, coś mi zaczęło tam ładować. Trochę w prawo jeszcze. Patrz, 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 będzie, będzie. Uuu, kurczę! Bo chyba z tego, co mi pisaliście, to można skoczyć też stąd, tak? O to wam chodziło, że tu można się jakoś rozpędzić trochę i sobie skoczyć z tej strony. Ja nie wiem, czy tu nie trudniej będzie nawet. Tutaj tak znosi. Nie no, trzeba to z góry, tam o, tam jest lepiej. No, ta tabliczka była trudna i jeszcze jedną mam jakąś trudną tabliczkę. Gdzieś tu jeszcze taka była trudna. Ale okej, jedziemy po kolei, teraz tu coś mamy. Do góry, do góry. O kurde, to jest ciekawe. Tu chyba trzeba się rozbić o słup i wylądować na dachu. No nie? Tak, to trzeba z dołu, ale trzeba się rozbić o słup, zdaje się. Albo tak wycyrklować prędkość, spróbujmy tego tak. Nie jest takie proste. Czekaj, spróbujmy, spróbujmy. Trzeba się trochę jednak rozpędzić. Wiecie o co chodzi, żeby w powietrzu się zatrzymać na słupie i wylądować na dachu i wycofać. Próbujemy, próbujemy. O, shit. No, nie jest taka prosta sprawa tutaj. Tu się trochę furka wybiła. Aha. Nie, no tu nie pasuje z tej strony. Spróbuję z drugiej. Tutaj taka niefortunna hopka jest. Kamienie. Zablokowałem się. Znowu nie wszystkie koła się obracają. Gdzie jest blokada dyfra? Ty, a tutaj? I o ten drugi słup się tam... Kurczę, nie da się tym cofać. Ten sposób może, o. Ciężko. Rzuca go tu. Uuuu, bezpośrednio nad tym. Jest! Co? Ej, jak to? Przeleciałem przez tą tabliczkę. Ej, widzieliście to, nie? Patrzcie. Zbugowana tabliczka? Dlaczego? To jest Forza Quality. Jeszcze raz. Chyba o to chodzi, że nie możemy z tej strony zaliczać się tam. Nie mam pojęcia o co chodzi. Dopiero teraz, ej, dopiero jak się zatrzymałem na tym. Robię sobie tu fotkę. O, nie mogę wyżej tą kamerką podjechać. Dlaczego tak było, nie? Jakieś, o co chodzi? I robię fotę. Ale dlaczego nie można było za pierwszym razem wtedy co dotknąłem, no nie? Takie dziwne to jest. Tak, jak to auto się tu znalazło, no? Niesamowite. Rimac już taki jest, że on się znajduje tam, gdzie nie powinien. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy jakąś tabliczkę ciekawą. Tu coś mamy. A, to będzie chyba proste. Ja to robiłem na wersji beta tej gry. Jak mi kasowało postępy, trzeba było wjechać między to i mamy załatwione. O, przy okazji tu jest kawałek drogi do odkrycia. To sobie ją przejadę. I
tam jeszcze mamy kawałek drogi i przy okazji w tej okolicy jest już kolejna tabliczka. Zaparkował jak szef, no a jak? I to chyba nie będzie prosta tabliczka, no zaraz zobaczymy. O, dzięki za donajcik. Wiesz co, tutaj jak wejdziesz sobie w swój profil, gdzieś to się patrzyło. Są generalnie takie statystyki. Tu są zdjęcia, design. Mam 628 followersów. Kurde. Tutaj można sprawdzić sobie tuningi. Moje tuningi pobrało 6134 osoby, ale gdzie są te staty? To się gdzieś wchodziło w profil, tak, by to sprawdzać. Players. Gdzieś te staty widziałem. To nie było czasem w tych klubach gdzieś? Kluby, ranking klubu. O, w ogóle zobaczcie, mamy ten swój klub i mi nie pokazuje w ogóle mojego klubu i też go nie można wyszukać nigdzie, nie? Jak sobie tutaj wpisuję. Klub 1P. Ja chyba będę musiał utworzyć nowy. Dziwne to jest. Dobra, My Horizon i Stats. O, tutaj właśnie, to. I tu są te wszystkie rzeczy. Tu są wszystkie statystyki. Na przykład masz ile czasu spędziłeś podczas jazdy, 155 godzin, na przykład 38 milionów zarobionej kasy, najdroższy samochód Ferrari 250 GTO. No to chyba każdy tak ma, nie? Wartość mojego garażu to 481 milionów kredytów. Wartość części w moim garażu to 9 663 tysiące. A Coralace Points to jest kampania. Nic ciekawego chyba. Tutaj są odnośnie jak infekcji, zdobyte kredyty za rivalsów, czyli tam jak wyzwanie z kimś robimy. Pojedynek znaczy się, no czasówki generalnie, nie? Tutaj mamy skills, 1000 zdobyłem tylko, wydawało mi się, że więcej. Tutaj mamy odkrycia, mam jeszcze, no trochę tych tabliczek jest do zdobycia, zobaczcie. Na pewno jeszcze wszystkich nie mam na mapie odkrytych, także dzisiaj raczej wszystkich nie zdobędziemy. Najwyższa prędkość 487 km na godzinę. Speed Trap score, ok. Top speed 383, nie rozumiem, to jak to... To dziwne trochę, ale okej. Średnia prędkość 156 km na godzinę. Highest speed zone 353 km na godzinę. 24 tysiące km chyba przejechałem, tak? Najdłuższy drift 1121 metrów. Nieźle, nie? Ile mam samochodów? Tu, nie wiem, czy to gdzieś tu będzie. Zaraz zobaczymy. Tu są jakieś przesadzone staty, jeśli chodzi o... Najwyższa temperatura na przykład... What? Czekaj, co? Najwyższa temperatura tylnej prawej opony to 2775 stopni Celsjusza? Ej, co jest? No kurde, driftowało się, nie? Ale patrzcie, jaki jest stosunek. Najwyższa temperatura przedniej opony. Nie, czekaj. A to jest średnia, okej. Okay. A przedniej opony? Jakby o co chodzi? Jakie temperatury? A nie, też jest tutaj. Najwyższa temperatura przedniej opony to jest 2233 stopnie Celsjusza. Jakby... Kurde! Coś nie tak chyba. Fajna ta telemetria jest, nie? Ale chyba coś, nie powinno tak być. Dobra, a co my tu jeszcze mamy? Bo pytaliście się, ile mam samochodów w garażu. Nie wiem, czy tutaj to będzie. O, jest, dobra. Liczba samochodów w garażu 752 samochody. Tylko, że ja mam dużo zdublowanych. Na przykład mam dużo Porsche Caymanów i dużo mam Jeepów Willisów, no nie? Bardzo ciekawe są te statystyki, ale ta temperatura mnie rozwaliła. No totalny kosmos. Totalny kosmos. Dobra, wracamy do szukania chyba tych tabliczek, bo zostały mi dosłownie kilka tutaj. Zawracamy, pany. O, tutaj jest bardzo prosto. Tops 3000. Tutaj gdzieś na skraju mapy. O takiej temperatury 2000 stopni Celsjusza powinna się cała felga stopić, nie od tej opony. Nie rozumiem, jak to działa. Okej, no nie muszę. Może coś z tą telemetrią jest nie do końca dobrze w Fordzie. Wątpię, żeby aż do takiej temperatury się rozgrzała opona. No, trochę takie nierealne.
Jak myślicie? 2000 stopni, bo to było temperatura opony, to nie była temperatura tam zacisku czy tarczy hamulcowej, no nie? Dla tarczy hamulcowej może byłbym w stanie to zaakceptować, ale dla opony? No nie bardzo, nie bardzo. Dobra, teraz tak, chodźmy sobie, tutaj mam w pobliżu dwie ostatnie tabliczki, więc sobie możemy podjechać. Ale hopę fajnie zrobiłem, idealnie tak pod zjazd. O, za daleko. Burza jest. Ole dymy. Już widziałem na tych pierwszych takich zwiastunach i gameplayach, że ten dym spod opon znacznie ulepszyli w czwórce, nie? I ten taki kurz gdzieś tam spod tych opon, no świetnie to wygląda. Tak, mam porobionego tego Rimaka, mam tutaj opony ogrodowe zainstalowane. O kurczę, z beczką zdobyłem. No to ładnie. Okej, tu jeszcze jest jakaś tabliczka. To chyba nie będą wszystkie, jeszcze muszę sobie resztę jakoś tam poodkrywać. No to też jest bardzo proste. Okej, i to chyba wszystkie z tych, które miałem widoczne na mapie. Podejrzewam, że gdzieś tam jeszcze mogą być poza drogami te tabliczki poukrywane. Na przykład gdzieś na takim pustkowiu może coś być, no nie? Nie wiem, czy za zebranie wszystkich jest nagroda. O, tutaj mam kawałek drogi nieodkrytej. Takie no drobne pierdółki mi do zrobienia tutaj. No i jeszcze z fabuły zostały mi te takie misje, jak macie na przykład tu z tym Volkswagenem. No też musimy sobie to razem zrobić. Jak widzicie, no jeszcze wszystkiego nie przeszedłem. Już jest ile? Prawie 3 miesiące od premiery Forzy. Jeszcze dużo mam tu do zrobienia. Dawkuję sobie tę grę. Może niedługo będzie jakiś tam dodatek do niej, rozszerzenie mapowe. Ktoś tam już rzucał plotkę, że rozszerzenie mapowe ma być w Tokio, ale wątpię, żeby to się stało. Patrz, tabliczkę znalazłem. Zobacz, pyk, ziomek. Zostały mi jeszcze te XP. Ile tam było? 80 na 200, tak? Z 84 to zostało mi 16 tabliczek do zdobycia. To chyba sporo jeszcze, nie? Tutaj już na mapie ich nigdzie nie widać. Nie ma, nie. Podejrzewam, że właśnie jak pojeżdżę sobie w takich miejscach, gdzie jeszcze nie mam odkrytego terenu, to też mi się tam pojawią jakieś w okolicy nowe tablice. Jestem bardzo ciekawy tego rozszerzenia mapowego. Moje typy to są tak, że jedna mapka będzie taka zabawowa, taka typu Lego albo Hot Wheels, jak były w poprzednich częściach, nie? Takie wiecie, dla dzieci. A jedna mapka będzie taka właśnie ciekawsza, czy będzie coś interesującego. Nie? Takie bardziej realistyczne coś. A jedna będzie taka surrealistyczna mapa, do zabaw typowo. No tak było w poprzednich częściach, więc myślę, że tutaj podtrzymają te tradycje. Mam tylko nadzieję, że będzie więcej tych ekspansji mapowych, bo oni robili po dwie ekspansje mapowe do Forzy jakby do tej pory. Mam nadzieję, że będzie na przykład, nie wiem, 3-4. Bo ta gra naprawdę dobrze wygląda i wszyscy lubią tą Forzę. Myślę, że można by było w niej zostać na dłużej dzięki temu, no nie?